na imię Tomek. W Skrable gram na żywo od 2012 roku. Grami słownymi się zainteresowałam już dawno temu, bo w 2004 roku, no właśnie w 2012 roku zaczęłam grać na żywo z innymi skrablistami z Polski. Ja mam przyjemność też gry w turniejach ogólnopolskich, PFS, czyli Polskiej Federacji Skrabli, bo coś takiego jest. I debiutantów, no pojawiają się debiutanci na turniejach, ale generalnie trzeba o tym mówić jak najwięcej, bo jest to ciekawa gra i nie ma co się zrażać, trzeba jak najwięcej ludzi przyciągać, bo relatywnie do tych, którzy grają już od lat, to jest ich niedużo. No. Zasady skrabli są raczej dosyć proste. Polegają na zdobywaniu punktów dzięki układaniu słów. Litery, z których układamy słowa, mają zapisane punkty, które są warte. Gdy kładziemy litery, później sumujemy punkty, które były na nich zawarte. Jednak na planszy są także różne dodatkowe premie, na przykład, że całą sumę słowa policzymy razy dwa albo razy trzy. Te premie są bardzo ważne. Trzeba właśnie myśleć strategicznie, żeby jak najwięcej premii złapać w jednym słowie. Na pewno się uczy człowiek, który gra, zawodnik, poprawności językowej, wzbogaca też słownictwo, poznałam dużo słów, mogę teraz powiedzieć co najmniej kilka synonimów do słowa beczka, to jeszcze kega, anta, ufasa. Generalnie przy okazji chciałbym zaprosić wszystkich również na spotkania naszego klubu Kaktus, które się odbywają każdy wtorek o godzinie 17, koło Galerii Kerpur jest klub osiedlowy i tam się odbywają spotkania klubu Litermaniak Białystok, więc bardzo chciałbym zachęcić, brakuje nam świeżej krwi.